Gala finałowa. Włowimy talenty. Chciałabym pracować z różnymi muzykami. I przede wszystkim bardzo marzą się Stany Zjednoczone i żeby tam w końcu kiedyś stanąć na parkiecie. Najbardziej tak bym chciała medal mistrzostw Polski. Marzę o tym, żeby osiągać jak największe sukcesy. Jak byłam mała, to chciałam zostać baletnicą. Chcę zdobywać nowe doświadczenia, zdobywać nowe kontakty. Tylko ja mogę mieć wpływ na to, co będę robić w przyszłości. Takie konkursy przede wszystkim utwierdzają artystów w tym, że ich miejsce jest na tej scenie i że to nie jest nic strasznego, że ta interakcja z publicznością jest czymś wyjątkowym i niepowtarzalnym. Było magicznie. Było też trochę stresu. Zaskoczenie. Dzięki właśnie takim konkursom, takim wydarzeniom mogę zdobyć doświadczenia nie tylko na scenie. Każdy z nas wie, że konkurs oznacza porównywanie do innych i to jest bardzo ciężkie przeżycie, ale warto traktować to jako po prostu doświadczenie. Zawsze warto próbować. Taki konkurs, nawet jeżeli się nie uda, to nic się nie dzieje. To jest ten taki klocuszek, który nas buduje, żeby w następnym występie było coraz lepiej. Chciałabym wystąpić na Dniach Włocławka, ponieważ byłoby to dla mnie możliwość pokazania swojego talentu. Chciałbym wystąpić na Dniach Włocławka, na pewno, bo po prostu to jest super impreza. Promocja w mediach też przybliży mój sukces. Chciałabym wystąpić na Dniach Włocławka, dlatego, bo jest to dla mnie duża szansa, aby móc pokazać się szerszej publiczności. Marzenia się spełniają.